Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 55. odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nie wiedzieć dlaczego jesteśmy znowu... Znaczy ja wiem dlaczego jestem tutaj, ale nie wiem jakim cudem do tego doszło, że ja się tutaj nie dostałem wcześniej. A dobra, nawet many nie chce mi się używać. Chciałbym za to coś innego wam pokazać. No! Ktoś to przeżył! Okej, spoko. Zbieramy tutaj wunszowe jajka. Nic więcej nie ma chyba, no? A tu jest jeszcze jakieś wunszowe jajo. To tyle. A dlaczego ja tą miejscówkę opuściłem? No nie wiem, nie wiem. Intrygujące! Też tak przypadkiem ją tutaj znalazłem. Ale wiecie co, jeżeli już wędrujemy po różnych lokacjach, po różnych jaskiniach, to ja muszę jeszcze coś sprawdzić. Bo tutaj też jest jaskinia. Nie pamiętam, czy ją też zeksplorowałem, czy nie. Podziemia wilkokłaków. Nie, spoko. Tą miejscówkę widzę, że zeksplorowałem. Spoko. Bo już się bałem, że... jakieś miejsce zostało niezbadane. No nie zostało nam za dużo możliwości. Albo zamek, albo kostur, albo wyprawa tam do tej lokacji już krasnoludów. Więc no chyba nie mamy wyboru. Wykupimy jednostki, sprawdzimy zamek, jak to tam wygląda. Nie, na zamek jestem za noobski jeszcze. Jedźmy do kostura zatem. Tak też radośnie kupuję te jednostki, ale widzę, że one się powoli zaczynają kończyć, więc... No nie, tak sobie nie będziemy tutaj nimi radośnie szastać. Jedziemy do kostura. Może damy radę ubić kostur. Tutaj jest poligon. No właśnie, one są zawsze ustawione na ten sam poziom co ja. Więc to może być trudne na tym poligonie. Przynajmniej dopóki nie mam miażdżącej przewagi w manie i w duchach. Bo w momencie, kiedy już potem mam taką mega wielką przewagę w tych duchach, to już nie ma problemu. To duchy robią potem większość roboty. Ten sam poziom, ale on ma 200 many. 14 intelektu, 7 obrony. No i 200 many. No dobra, spróbujmy. Dobra, najpierw wyrżnąć arcymagów. Wow.
Już mogę, dziękuję. Dobra, i teraz tak, miażdżymy jednego po drugim. Nie, dobra, bez podpalenia, normalnie go zabij. Dobra, kapłani leżą. Teraz tutaj. Chłopi do przodu i... Chłopi i... Zbrojni tutaj. Nie, chłopi niech tędy idą. Zbrojnych puści się tu. Dobra, zbrojni tutaj, po tych inkwizytorów. Wy tutaj rozpocznijcie mi ofensywę na tych magów. Chłopi przed siebie. Jedziemy jeszcze raz lodowym bunszem. Dobrze, wieżyczka zniszczona, ekstra. Nadal przed siebie zniszczyć tą wieżyczkę. Zbrojni też cisnąć przed siebie cały czas. Bardzo dobrze. Mana się regeneruje. Wow, ale mi pojechał. Okej, odpalamy wskrzeszanie. 11. Nie no, tutaj. Wskrzeszamy chłopów. Zabijcie tych magów. Dobrze, świetnie. Chłopi, zniszczyć tą wieżyczkę. Znakomicie. Zbrojni tutaj po tych inkwizytorów, ruchy. A my lecimy ze wskrzeszaniem. Liana, dawaj źródła many. Okej, dała nawet w takich spoko miejscach. Dobra, chłopi wracać. Teraz będą musieli tutaj obejść cały ten kawałek. Jedziemy dalej ze wskrzeszaniem. 13.
139, tutaj 22 wskrzesimy. Skoncentrować ostrzał na kapłanach. Kiznijcie go tu mieczem, tego inkwizytora. Lecimy dalej ze wskrzeszaniem. Dobrze, ekstra. Łucznicy ci kapłani leżą. Trzynastu, 139, 31. Dobra, idziemy po tą wieżyczkę teraz. Lecimy dalej ze wskrzeszaniem. Strasznie oporowa jest ta wieżyczka. Nie gadżet, dawaj więcej źródeł mocy. Dobra, chłopi zebrali manę, ekstra. Kolejne wskrzeszanko, tym razem właśnie chłopów. Dobra, mana się kończy z tego co widzę. A Kosturowi jeszcze jej dużo zostało. Aczkolwiek warto zauważyć, że dzięki tej przewadze, tej regeneracji i tak tej many mam bardzo, bardzo dużo. Bo ja sobie cały czas spamuję czarami, on też. I ja miałem 75 many i mi się skończyła. On zużył w tym czasie 150 many. Więc no. Ale zwycięstwo. Udało ci się pokonać ten cholerny artefakt. Bardzo ci dziękuję. Będziesz zawsze mile widziany w mojej wieży. Wiesz, że zarabiam tworząc i sprzedając zwoje z zaklęciami i magiczne przedmioty. Będzie mi bardzo miło, jeśli będę mógł ci dać coś przydatnego. Czy mogę zatrzymać ten kostur? Oczywiście, że nie. Nie będziesz się umiał nim posługiwać, to przedmiot osobisty, służy tylko osobie, dla której został zrobiony. Tym niemniej ja też mam z nim problemy. Robiący go czarodzieje przesadzili i jest za mocny dla mnie. Po prostu nie jestem gotów na coś takiego. Teraz już chyba wiem, jak się nim dobrze posłużyć, a jeśli chodzi o ciebie, to po prostu ci zapłacę. Kto pyta, ten nie traci, a pieniądze też się przydadzą. Okej, spoko. Zobaczmy, co on tam ma. Co tam masz na sprzedaż? O, flaszki z maną. Kupujemy. Pułapka. I uzdrowienie. O, może i bym to wziął. Gdybym już nie miał tych skilli. Bo uzdrowienie już mam. Pułapkę też już mam. Więc pra. No dobra. Czyli mamy questa na kostur, mamy zrobiony.
jak nic, gra zmusza mnie, żebym wykupił wszystkie jednostki, jakie tylko mogę. No i niestety, ale trzeba iść do tej podziemnej lokacji krasnoludów i spróbować się przebić przez te smoki. W tym celu uzupełniamy siły. Bierzemy tyle jednostek, ile się tylko da. Tyle, ile tylko mogę. I ja mam pomysł, co ja jeszcze zrobię. Skorzystamy ze skilla rezerwy. Pokażę wam, jak należy używać tego skilla poprawnie. Czyli patrzymy, jaką mam najsilniejszą jednostkę. Oczywiście moja najsilniejsza jednostka to są magowie. Wrzucam ich sobie tutaj. Chciałbym coś kupić. 38. Tak. Jeszcze chciałbym coś kupić. Jeszcze chciałbym coś kupić. Tak. Teraz tak. I tak. Widzicie? Jeszcze mam 87 magów w zapasie. I w dodatku oni nie są liczeni do mojej siły. Czyli nie będę dostawał zafałszowanego obrazu tego, że na przykład przeciwnik jest na przykład bardzo słaby, bo będzie policzone z arcymagami, których mam w rezerwie, tak? No bo 87 arcymagów robiłoby jednak różnicę. No właśnie, bo na drugą jeszcze nie mam. O, w ogóle nie ma szans, żebym miał tą drugą. Tu jest ta alchemia, jeszcze jest ciekawa, ale to może nie teraz, może w przyszłości. No dobra, jedziemy przez kopalnię Krayston. Mógłbym jeszcze zrobić tak, że jeżeli bym stracił po prostu jakiś oddział, to po prostu w jego miejsce kupowałbym jakiś inny oddział. W sumie to też nie byłoby takie złe. Pytanie tylko, jak ja bym finansowo na tym wyszedł. Bo jakby nie patrzeć, no są różne artefakty, właśnie na przykład wzmacniające siłę krasnoludów, wzmacniające siłę elfów i tak dalej. One są zrobione po to, żeby gracz po prostu korzystał z innych jednostek, nie tylko z tych domyślnych, które ma. No ale cóż, nie zawsze ma się te jednostki, które by się chciało mieć. Dobra, jadymy. Trochę silniejsi. Dobra, zrobimy to inaczej.
My tu i zrobimy save game. A nie mam zamiaru tutaj mieć jakiejś wtopy. Dobra, nie mamy szału. To jest przykre. No dobra, wjeżdżamy. Hadzia! Trzy. A tych czarnych ile jest? Dużo. Jeden, dobra. No dobra, cała sztuka teraz to będzie rozjechać te smoki. Dobra, jedziemy dalej. Wunsz. I wunszem tutaj rozjechać mi te pająki. Wzmocnienie ataku. Defensywa. Ty tutaj spowolnienie na te pająki. Dobra, idziemy po smoka. Tu podziemne ostrza. Dobra. Jeden smok padł z tego co widzę, fajnie. O, to jest bardzo chamski spell. Dobra, lecimy ze wskrzeszaniem. Dajcie mi gadżeta. Te smoki są i tak odporne na magię, więc jest bez sensu, żebym ja je tutaj atakował magami lub tymi kapłanami. Dobra, gadżet będzie tutaj atakował tego smoka po trochu. Oj, to będzie boleć. Mamy wskrzeszanie kapłanów zaraz. Dobrze. Zatruwanie. Weź zatruj tych obserwatorów, bo mnie denerwują. Ty tutaj wzmocnij tarcza. Dobra. Leczenie. A chłopi są tam, dobra, spoko.
Dobra, rycerz zbrojni wzmocnić swój atak. Świetnie. I chłopi niech zaatakują tutaj smoki. Dobrze! Kolejna gadzina padła. Dobra, tutaj smok znowu dostaje. Oj, 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 to było bolesne. Odpalamy wskrzeszanie zaraz. Dobra, na razie się broń. Kolców jeszcze nie mogę odpalić? Nie mogę. Szkoda, szkoda. Zastawcie tutaj przejście. Dobrze. Kurczę, mam nadzieję, że to naprawdę jest taki przeciwnik, który miał tu blokować wejście, bo jak tak będzie wyglądać każda walka, czarno widzę tutaj dalsze przebijanie się. Dobra, tu się wskrzeszamy. Zatruj mi tego smoka. Może zatrucie go trochę osłabi. Dobra. Zbrojni cisnąć. Jest! Pająki padły. Dobrze. Smok jest też zatruty. Bardzo dobrze. Będzie tracił chapca teraz cały czas. O, to było głupie, że tak te jednostki tu ustawiłem. Dajcie mi wunsza. O, kolce są fajne. Kolcami pokażę wam zresztą, co one robią. O, Liana daje tutaj takie kolce, które można otoczyć jakiegoś przeciwnika, można zablokować mu drogę. Fajne, aczkolwiek wymaga dużo szału. Ale w efekcie tego przeciwnik traci nawet 3 tury. No chyba, że właśnie ma taki atak jak smok, którym atakuje na jakąś odległość. Dobra, lecimy w skrzeszanko. Dawaj, Slam, zatruj go. Tutaj defensywa. Dajcie mi kulę ognia. Niech on padnie. Dobra, nie mamy niestety żadnej fajnej magii. Więc niech go jeszcze tutaj Zerok pizdnie mieczem. No i padł. Ale straty były bardzo poważne. Gadżet, zwiększenie mocy uzdrawiania, zwiększenie
ofensywy. No oczywiście, że zwiększenie ofensywy. 10 arcymagów udało się wskrzesić. Dobrze, przerzućmy część magów tutaj. Nadal wygląda to dosyć mrocznie, ale dalej będziemy sobie to eksplorować dopiero w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie będziemy przebijać się tutaj przez tą kopalnię, aby dostać się do stolicy krasnoludów i wynegocjować deala, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście, no i na razie.